Wypadek w Bydgoszczy i kontuzja podstawowego zawodnika Falubazu, kibic Włókniarzy zatrzymany i ukarany za zachowanie podczas meczu za Patorem, Artium Maguta zawieszony, ale jest jeden haczyk, kuriozalna sytuacja podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Cześć, ja jestem Łukasz, a to najnowsze wiadomości ze świata Speedwaya. Jak niektórzy z Was wiedzą, jest to klub bliski mojemu sercu. W ostatnim odcinku mówiłem, że zamontowano tam dmuchane bandy i tor czeka tylko na przyznanie licencji. Stało się to dosłownie przed tygodniem, a w ostatnią sobotę po 6 latach i 4 dniach motocykle żużlowe znów zawarczały na skałce. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Na torze pojawili się juniorzy z Opola, Lech Chlebowski z Rybnika czy Hubert Łęgowik. W roli obserwatora pojawił się też trener Lech Kędziora. Nawierzchnia toru została sprawdzona, a opinie są pozytywne. Teraz już nic, tylko czekać na pierwsze zawody. Dokładnie w ostatnią sobotę odbyła się druga runda Speedway Grand Prix 2, czyli Mistrzostw Świata Juniorów. Na torze w Gorzowie zwyciężył Mateusz Cierniak, który pewnie zmierza po zwycięstwo w całym cyklu. Na podium stanęli też Keinan Ryu i Emil Breum. Gratulacje dla medalistów. Podczas jednego z biegów doszło natomiast do dziwnej sytuacji. Sędzia zawodów, Aleksandr Latosiński, bez żadnej przyczyny przerwał bieg. Wszyscy zastanawiali się, o co może chodzić arbitrowi. Zdziwieni byli wszyscy, komentatorzy, wirażowi, a także sami zawodnicy. Jak się po chwili okazało, sędzia nacisnął przycisk przerwania biegu przez przypadek. Niewyobrażalna sytuacja, pomyślmy, jakby takie coś miało miejsce podczas biegu decydującego o mistrzostwie. Sędzia, aby choć częściowo wyjść z twarzą, zaliczył wynik biegu po 3 okrążeniach. Moje zdanie jest takie, że każdemu może zdarzyć się pomyłka. Niemniej od sędziego zawodu w takiej rangi oczekiwać można ciut większego profesjonalizmu. Nie znalazłem informacji na temat, czy pan Latosiński został pociągnięty do odpowiedzialności. Podsumowując, lepiej, żeby to był jednorazowy incydent. Dzień później na torze w Gorzowie rozegrano kolejną rundę Speedway Grand Prix. Zwyciężył Bartosz Zmarzlik, po raz 21 w karierze. Trzeba odnotować, w jakim stylu zrobił to Polak. Na ostatnim okrążeniu na wejściu w drugi łuk wszedł pod Madsena i wywiózł szeroko w płot, samemu dojeżdżając do linii mety jako pierwszy. Wielki szacunek i klasa sama w sobie. Drugie miejsce Leon Madsen, a na trzecim przyjechał Fredrik Lindgren. Gratulacje dla medalistów. Klasyfikacja generalna cyklu wygląda następująco. A teraz szybkie newsy. Michał Sikora został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Motorowego. A dziką kartą na zawody indywidualnych Mistrzostw Polski w Pile obdarzony został Przemysław Pawlicki. Nowym mistrzem Szwecji został ostatnio Fredrik Lindgren. To trzeci raz w karierze, kiedy Fredka zdobywa ten tytuł. Drugie miejsce przypadło Jakobowi Torselowi, na trzecim znalazł się fiński zawodnik Timo Lahti. Parę dni temu rozegrano też Mistrzostwa Danii. Zwycięzcą okazał się Mikkel Mikkelsen. Srebro wywalczył Mats Hansen, a brąz Patrick Hansen. Z zawodów po wypadku w trzeciej serii startów wycofał się Leon Madsen. Zawodnika wyciągnęło pod bandę, zahaczył o nią, obróciło go i upadł na tor. Na szczęście obyło się bez poważnej kontuzji. Na meczu w polskiej lidze się pojawił i nie było widać ani trochę skutków upadku. W każdym razie gratulacje dla wszystkich medalistów. Artium Maguta został zawieszony w lidze brytyjskiej. Za co? Zawodnik Sparty nie pojawił się na meczu jego drużyny w Wolverhampton. Jego drużyna na Wyspach, czyli Kings Lynn, tłumaczyła się, że to pokłosie urazu kostki, którego Artium miał nabawić się w zeszłym tygodniu, także w rozgrywkach Premiership. Do władz angielskiej ligi dotarło jednak pismo, że Maguta miał doznać zatrucia pokarmowego i to było przyczyną jego absencji. Mecz w Anglii był w poniedziałek, a jeszcze w niedzielę mistrz świata wystąpił w meczu Ekstraligi, co nie umknęło uwadze władz Premiership. Maguta został zawieszony na okres 7 dni. Najśmieszniejsze jest w tej sprawie to, że Artium nie ma w tym czasie żadnego zaplanowanego meczu w Anglii. Czyli właściwie sprawa o pietruszkę, można się rozejść. Ciekawostka, Maxim Drabik odpuścił sobie środowy mecz, ale w lidze szwedzkiej, oficjalnie z przyczyn osobistych. Choć menadżer jego drużyny w Szwecji mówi jasno, że Maxim zapytał się go wcześniej, czy musi pojawić się na tym meczu, bo ma w planach zrobienie gruntownego remontu silników. Co ważne, Maxim również pojawił się na meczu swojej drużyny w Polsce i to bez żadnych zawieszeń. Taka mała ciekawostka, a my lecimy dalej z newsami. Straszny wypadek podczas meczu pierwszej ligi Polonia Bydgoszcz vs Falubas Zielona Góra. Podczas tego hitowego starcia doszło do wypadku z udziałem Luka Beckera i Oliwiera Buszkiewicza.
Jako że sytuacja miała miejsce na pierwszym łuku, sędzia zawodów chciał powtórzyć bieg w czterech. Niestety, Amerykanin nie był zdolny do powtórki. Beckera czeka przerwa od startów, złamanie kości śródręcza lewej ręki. Pojawiła się dyskusja, że w tym roku juniorzy, żeby to ładnie określić, powodują przerwy seniorów od startów. Przywołać można upadek Chrisa Holdera po kontakcie z pludrą, czy dłuższą rehabilitację Janusza Kołodzieja po upadku z Oskarem Paluchem. Blisko powiązany z Januszem Kołodziejem Krzysztof Cegielski w magazynie Ekstraligi postawił tezę, że winnym w wypadku Beckera jest młody Oliwier Buszkiewicz, a w nagrodę za połamanie kości Amerykanina dostał szansę dalszych startów. Nie zgodził się z tą tezą szef sędziów Leszek Dębski, który wytłumaczył Cegielskiemu, że to Amerykanin pojechał od kredy w stronę mandy w tor jazdy Buszkiewicza. Czy winnym tego wypadku jest faktycznie młody junior? Widać po wejściu w łuk, że Luke Becker faktycznie nienaturalnie, założony lekko przez kolegę z drużyny, wyjeżdża dosyć szeroko przed zawodnika Polonii. Inna sprawa, że Buszkiewicz mógł zachować się inaczej w tej sytuacji, co mówił na wizji Tomasz Bajerski. Nie powinien zamykać gazu, tylko przyciągnąć motocykl na siebie. Jednak wysuwanie wniosków, że to młodzieżowiec jest winny całego zajścia, jest moim zdaniem błędem. Być może Krzysztof Cegielski czuje urazę do juniorów, bo przecież jeden z nich skontuzjował jego dobrego kolegę Janka Kołodzieja. Ale jest to delikatny zgrzyt, przypominając sobie chociażby, że Janusz również szkoli młodzież w swojej szkółce. A od eksperta telewizyjnego oczekiwalibyśmy trochę więcej bezstronności. To sytuacja moim okiem, a jakie jest wasze zdanie na ten temat? Podzielcie się nim w komentarzu. Pozostając jeszcze na chwilę przy meczu w Bydgoszczy. W jednym z dalszych biegów mieliśmy nieprzyjemność oglądać kolejną kraksę. Na torze znaleźli się Krzysztof Buczkowski i Kenneth Bier. Pomimo tego, że Duńczyka początkowo ściągano karetką do parku maszyn, to ten wystąpił w powtórce i uwaga, zdobył 3 punkty. Niektórzy kibice obwiniają za wypadek zawodnika falubazu popularnego Buczka, a jeden z fanów Polonii postanowił napisać, co myśli do Krzysztofa na Instagramie. Gnojku pierdolony, nigdy do nas nie wracaj, chamie. Nie umiesz odpuścić. No bez wątpienia napisała to osoba mająca na celu chęć kulturalnej dyskusji. Bardzo trafnie sytuację skomentował sam zawodnik. I po co to? W przeszłości mieliśmy wiele sytuacji, gdzie kibice pisali do żużlowców, nawet pojawiały się groźby śmierci. Całe szczęście w tej sytuacji ani Duńczykowi, ani Polakowi nic się nie stało. W ostatnim odcinku wspomniałem o zachowaniu kibiców Apatora w Grudziądzu i zdewastowanym sektorze gości. Dyskusji na ten temat było sporo. Wiele osób zjadłoby mnie za to, że nie wspomniałbym o incydencie, o którym za chwilę powiem. Znowu chodzi o mecz Apatora, ale tym razem o mecz domowy i ponownie sektor gości. Do Torunia gościnnie przyjechał włókniarz Częstochowa, a razem z nimi rzesza fanów. To właśnie jeden z fanów włókniarza został po meczu zatrzymany. Kibic biało-zielonych zniszczył 2 krzesełka na stadionie w trakcie spotkania. Został ukarany grzywną w wysokości 2000 zł, zakazem wstępu na mecze Apatora i włókniarza, a także do zapłaty za wyrządzone szkody i koszty sądowe. Sam klub straty wycenił na około 300 zł. Mecze włókniarza i Apatora od zawsze elektryzowały kibiców, ale nawet to nie jest wymówką w przypadku niszczenia czyjegoś stadionu. Powtórzę, co powiedziałem w poprzednim materiale. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji będzie dochodzić jak najrzadziej. Wspomniany włókniarz Częstochowa wygrał na wyjeździe 2 punktami z Aniołami z Torunia 46-44, zgarniając również punkt bonusowy. A Wilki Krosno przegrały u siebie z Betard Spartą Wrocław 40-50. Bonus także dla drużyny gości. Tabela Ekstraligi prezentuje się następująco. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!